Szczypta. Odcinek czwarty. Elo, elo. Dzień dobry w czwartym już odcinku podcastu Szczypta. To miała być po prostu kolejna szczypta. Tak? Szczypta tym razem pracoholizmu i tego, jak sobie z nim radzić. Ale z moim gościem tak się po prostu nie da. Więc szczypta do szczypty, no i wyszła prawdziwa uczta. O content marketingu, o wykorzystaniu go w komunikacji wewnętrznej, o tym, czego możesz się spodziewać po największej konfie content marketingowej, czyli Content Marketing World, o tym, czy Joe Pulizzi, tak on, ojciec content marketingu, jest fajnym typem, a może nie, a także o tym, dlaczego mamy, mówię tu o sobie i innych bliskich mi osobach z branży, dlaczego mamy w sobie zakodowany pracoholizm i jak możemy rozładować w sobie wynikający z niego stres, na przykład poprzez medytację dynamiczną. Te wszystkie tematy wzięłyśmy na tapet z Urszulą Radzińską, prezes agencji Audę, założycielką Stowarzyszenia Content Marketing Polska, członkini International Content Marketing Forum, autorką książki Pierwszy klient, pomagającej jej zrozumieć, że pracownik powinien i może stać się ambasadorem firmy. Także wiesz, nie mogło być inaczej. I niby powinnam Cię jakoś uprzedzić, tak czuję, uprzedzić, że jeśli chcesz posłuchać czegoś sztosowego, to voilà, w 25 minucie znajdziesz coś dla siebie. Że wiesz, zjedz chociaż mięsko, ziemniaczki możesz zostawić na później. Ale no nie, to uczta kompletna, nawet z deserem na końcu. I jedyne, co mogę Ci polecić, to, żebyś gdzieś zaszyła się na ponad godzinę, bo tyle potrzebujesz na konsumpcję tego podcastu. Albo od razu podziel go sobie na dwie części. W każdym razie to będzie naprawdę dobry czas. Więc nie przedłużając, zapraszam serdecznie. Ciebie słychać, bo ostatnio jak się widziałyśmy to tak oficjalnie, tak content marketingowo, to nie wiem czy pamiętasz, że w ogóle to były początki Content Espresso w tej sali, w której tutaj siedzimy i rozmawiałyśmy wtedy o buyer personach. Tak. Kupa czasu, ale znamy się, lubimy, kontaktujemy i cieszę się, że jesteś tutaj i że możemy pogadać o pracy, trochę o content marketingu i kto wie, gdzie nas to jeszcze w ogóle zaprowadzi, bo obie jesteśmy totalnymi pracoholiczkami. To prawda. Co u Ciebie dobrego, Ula? Co u mnie? Content marketing cały czas jest, bo to jest po prostu takim moim zawodowym DNA, po prostu opowiadanie tych historii w takich długich, cyklicznych, długoterminowe budowanie po prostu relacji. Głównie to cały czas to wszystko robimy, cały czas pomagam dużym korporacjom to robić. Głównie jestem teraz w tym miejscu komunikacji wewnętrznej, bo ten świat mnie najbardziej interesuje. I ten świat ciągle jest dla mnie taki niesamowity, ponieważ tutaj, jeśli o komunikacji wewnętrznej i o mediach wewnętrznych myśli się tak samo jak o zewnętrznych, to przynosi niesamowite efekty. I daje bardzo satysfakcjonujące rezultaty i bardzo to lubię. Bardzo lubię to znajdowanie tego języka, tej historii, jak powinniśmy o tym mówić, jakie formaty stosować, jakie bardzo mnie cały czas również w tym kontrmarketingu wewnętrznym typowym interesuje to, jak bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia w przypinaniu KPI-ów do biznesu. Tak. I jak to jest, wiesz, jak to po prostu często nie zależy tym ludziom, którzy się tym zajmują, żeby to zrobić. Z wielu różnych przyczyn, więc to jest ciągle tak, czasami mam wrażenie, Boże, wszystko chyba powiedziałem, wszystko wiemy. I nagle pojawia się ktoś, kto po prostu pokazuje mi, że nie. I jeszcze raz, i jeszcze raz. Tym bardziej, że jest też taki moment, szczególnie dlatego, że wiele organizacji w środku zaczyna działać jak agencje. Czyli jest ten efekt
takiego ładowania. Po prostu są przeładowani informacjami, co oni robią. Robią strasznie dużo. Nie ma tego momentu refleksji, żeby się zatrzymać na chwilę, zadać sobie pytanie, okej, ale po co ja to robię? Dlaczego ja to robię? Po co tyle formatów, tak? Tak, mogę robić, a może wiesz, tym bardziej, że bardzo dobrze wiemy, że bardzo wiele mierników działa na niekorzyść kontentu. To znaczy, chcę powiedzieć, że źle dobrany miernik może spowodować pewne wypaczenie. No najlepszym przykładem jest, nie wiem, na początku ludzie na Facebooku kupowali sobie fanów. Tak. No i co z tego, nie? Ja się zawsze śmieję z zasięgu, bo tak, też czasami tak. W ogóle zasięg, lubmy zasięg. Co z tego, że masz na przykład gigantyczny zasięg, jeśli zero ci z tego konwertuje? Tak? Zero, tak. I jeśli na przykład masz jakiś taki miernik, który sobie jest i jest nim, załóżmy, jakościowe zadowolenie, które bardzo często wewnętrznie w organizacji funkcjonuje, ale jednak tam, gdzie już się opierasz na jakichś badaniach zaangażowania, że dajesz do tego mierniki, to też musisz to ciągle gdzieś sobie sprawdzać, nie? Na ile to ci działa, na ile działa biznesowi, a na ile tobie jako twórcy kontentu. Bo często jest też tak, tutaj w komunikacji wewnętrznej jest tak, że ci ludzie, którzy tworzą kontent, mają po prostu oczy im się palą, bo oni chcą robić nowe projekty, oni chcą tworzyć, a niekoniecznie mają kompetencje, czy tak taką umiejętność, żeby sprzedawać to wyżej. A zarząd myśli Excelem. Po prostu jest najczęściej niebieski. I tutaj nie ma często porozumienia. Więc też bycie takim translatorem, przygotowywanie ich do tego, pokazywanie, jak to można zrobić, czy też nadanie pewnych priorytetów, to jest ciągle temat, który do mnie przychodzi. To jest w ogóle, bo dotknęłaś kilku tematów, które chciałabym zacząć, jak to zawsze w ogóle w naszych rozmowach one-on-one, ale podczepię się najpierw o jeden, bo wspomniałaś o przejściu na komunikację wewnętrzną, że to cię teraz pasjonuje, zajmuje, a to jest ciekawy bardzo twist, bo nie dalej jak, nie wiem, chyba trzy miesiące temu, moja bardzo bliska znajoma, która ze mną działała przez jakiś dłuższy czas w content marketingu, mocno zastanawiała się nad zmianą pracy. Zmianą o tyle, że wiedziała, że przejdzie do właśnie takiej struktury w dużej organizacji, która głównie będzie zajmować się jednak tą komunikacją szeroko rozumianą, z dużym naciskiem na content marketing, właśnie skierowaną do tej wewnętrznej grupy odbiorców, jakimi są pracownicy tej firmy. Wiesz, że to właśnie będzie ta komunikacja wewnętrzna. I nie pamiętam, jak gdzieś to jej pytanie, Eda, co radzisz, tak? Czy iść, czy to w ogóle, nie wiem, będzie mnie jarać, czy to będzie fajne, czy ja tutaj będę mogła tak rosnąć i wykorzystać te wszystkie swoje jakby umiejętności i kompetencje, które wykorzystywałam na rzecz kontentu robionego na rzecz marki, do tego, żeby robić to samo wewnątrz organizacji. Ja jej pamiętam, wtedy powiedziałam, bo byłam taka pełna zachwytu tego, co się dzieje w ogóle wokół employer brandingu, tego jak HR-owcy nawet, w moim odczuciu, ciekawa jestem, jakie jest twoje odczucie, robią dużo lepszą robotę niż jeden PR-owiec. Ja zawsze będę do tego nawiązywać, bo ja jedną nogą jestem w PR-ze, jedną w marketingu, jedną w content marketingu, trzech nie mam, ale jakoś taka rozkraczona między tym wszystkim jestem. Więc naprawdę po prostu tyle ciekawego się wydarzyło w ostatnim czasie w tych różnych i kampaniach, i w akcjach, i w tych zresztą tematach i takich dużych, które ocenialiśmy w Power of Content Marketing Polska, tam wśród tych projektów, które przodowały i były takie ciekawe i mięsne, to często były właśnie projekty skierowane do pracowników. Do pracowników na kanwie tej komunikacji. Ja powiem ci, że ja nigdy nie myślałam, że jak zaczynałam swoją przygodę w ogóle z firmami, jeszcze na studiach dziennikarskich, bo wtedy robiłam reportaże radiowe i tak marudziłam, coś tutaj kończyłam, że coś muszę zacząć zarabiać wreszcie jakieś pieniądze. I moja znajoma mówi, słuchaj, Unilever szuka dziennikarza do prowadzenia gazety. Tam patrzę, Boże, co to jest w ogóle? Co produkt? Nie wierzyłam, nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego funkcjonuje. To był 2002 rok. Ale to była inna zupełnie wtedy komunikacja. I ja, mówiąc szczerze, nie wierzyłam, że dożyję czasów, takich jak są dzisiaj, że pracownik będzie tak bardzo ważny. Bo jest naprawdę ważny i jest ważny dlatego z punktu widzenia oczywiście marki jako takiej, ale z punktu widzenia firmy, która wie, jak on jest cenny i to, co on
o tej firmie opowiada, więc jeśli, a były czasy naprawdę, że w ogóle ta proporcja wydatków marketingowych na zewnątrz była ogromna, wydawaliśmy ogromne pieniądze, nie dbając o to, co ta osoba, która siedzi w pracy, będzie o tej firmie myślała. Chociaż właśnie tutaj, przy domowym obiedzie, czy opowiadając koledze, koleżance o danej firmie, no to jest ogromna moc, która była tak jakby traktowana. Po prostu pracowników było dużo i można było powiedzieć, nie ci, to następni stoją pod bramą. To wiele sytuacji. Tak, często się to słyszało, tak? Tak, tak. Idąc na przykład po podwyżkę. Idąc po podwyżkę, czy od niektórych dyrektorów HR po różnych badaniach, kiedy wychodziło, że ludzie po prostu są zwyczajnie w złym miejscu, że no trudno, za bramą stoją następni. Już tak nie jest. Już dzisiaj jest inaczej, już dzisiaj jest ogromna świadomość dywersyfikacji grupy i przede wszystkim wydaje mi się, że demokratyzacja mediów, tego wszystkiego, nie jesteśmy oderwani od życia, tak? To wszystko, to co przeżywamy w swoim życiu prywatnym, to w jaki sposób konsumujemy media, to zmienia bardzo po prostu firmy w środku również i wymusza inną komunikację. Nawet jeśli, nawet powiedziałabym zresztą na ten temat a propos, bo wczoraj ostatecznie podjęłyśmy decyzję z Moniką Sońtą, że napiszemy o tym książkę, więc, że tak naprawdę zmienia się, że musimy wrócić, sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy, powoduje, że musimy wrócić do źródeł tego, czym jest komunikacja. Że komunikacja mówisz nie jest o koronawirusie? Tak. Komunikacja nie jest forwardem, nie jest po prostu przekazaniem. Komunikacja w swoim rozumieniu, są źródłosłowie tego, jest po prostu tworzeniem przestrzeni do komunikacji. Ja właśnie się tak śmieję, że o ironio, z jednej strony ten koronawirus dał takiego dużego boosta różnym organizacjom, markom do tego, żeby przejść szybciej tę transformację, czasami szumnie zwaną, bo umówmy się, kole organizowane z ludźmi z pracy, to nie jest transformacja jakby cyfrowa, której można by było oczekiwać, ale jednak dało to dużego kopa i wiele organizacji nauczyło się i szybciej po prostu zaczęło działać coś w temacie tej digitalizacji. I o ironio, z jednej strony duży zastrzyk technologiczny, ale z drugiej myślę, że właśnie tak zgadzam się w pełni z tobą, że wróciliśmy troszeczkę do korzeni, bo okazało się znowu na tych właśnie, na tej pracy zdalnej, że znowu bardzo duże znaczenie ma to, jak się komunikujemy między sobą. W ogóle leadership i te trudności wszystkie, z którymi się mierzyliśmy, pracując w domu, łącząc się z naszymi pracownikami, współpracownikami zdalnie. Weź tu utrzymaj motywację na przykład ludzi w twoim zespole, albo motywuj, albo utrzymuj poziom w ogóle jakości takiego poczucia więzi, wspólnoty, tej współodpowiedzialności za to, co robimy. To się okazało strasznie ciężkie i ta komunikacja znowu wróciła do... Ta komunikacja musi się zmienić też. Ta komunikacja musi się przedefiniować, bo są pewne rzeczy, które są dobre, stałe i tak dalej, ale są pewne rzeczy, które nie da się ich przenieść jeden do jeden do online'u. Może być to przykładem to, gdzie onboarding jest dobrym przykładem, że pewne procedury mogą pewne rzeczy nauczyć, pewne rzeczy uporządkować i możemy tam, co prawda po tygodniu szkolenia już nie będziemy pamiętali, o czym było pierwsze i tak dalej, ale to wszystko sobie przelecimy, ale duch organizacji, to jak wiele uczyliśmy się, wielu rzeczy młody człowiek uczy się przez taką osmozę, przez to, że w relacji uczeń-mistrz, wtedy, że jest pod okiem takiego badiego swojego opiekuna i w ten sposób pracuje. Czy nawet nie wszystko da się w postaci szkolenia przygotowanego i później powtarzanego przekazać, bo po prostu zwyczajnie to nie działa. Więc to jakby są takie wyzwania na dzisiaj, nie? Kogo przyjmujemy, na ile ci ludzie będą wyizolowani, na ile nie będą, ale poza wszystkim to, w jaki sposób się ze sobą komunikujemy, co tworzy tę więź, co nie, kiedy, co i jak działa, jak utrzymywać tą sieć i w którym miejscu jest ta kultura naszej firmy, prawda? No to jest ogromne wyzwanie.
dla wielu organizacji, jak to budować, żeby też to utrzymać, no bo bez takiej wspólnej kultury, no to zaraz wszystkie wyniki zaangażowania pójdą w dół, a to się po prostu bardzo przekłada na wynik biznesowy, więc to jest też taka sytuacja, w której te efekty są długie i trochę na nie poczekamy, ale straty mogą być ogromne. Mhm. I takie nie do odzyskania już, nie do odrobienia. W pewnym sensie nie do odrobienia. Może to jest potrzebne, żeby to było pewien taki wstrząs, bo nie da się... Czasami kryzys jest potrzebny po to, żeby uwierzyć, że pewne rzeczy trzeba poukładać na nowo, czy zobaczyć na nowo. Szczególnie w organizacjach, w których się mało widzi ludzi, że oni są mało widziani, tylko są rzeczywiście takim mocno operacyjnym trybem, to tam ta frustracja może być dużo, dużo, dużo większa. Zresztą to, co dzisiaj mówią ludzie korporacji, którzy no, mają urlopy wreszcie jakieś, no to ten okres dla nich pracy online był koszmarem dla wielu z nich, chociaż oni nie mieli żadnych problemów narzędziowych. Tylko samo to, że siedzisz od rana do wieczora i przeskakujesz z kola na kol. Mhm. I oczywiście, że duże korporacje wprowadziły różne rzeczy. Ten savoir vivre takich spotkań jest, szybko został, że tak powiem, zegar, bo my się tak, chyba musimy tak. też uczyć produktywności na nowo w tak. ogóle tych spotkań, bo to, z czym ja się zderzyłam, przepraszam, że tak wtrącę, ale to było coś, co mnie na maksa uderzyło, to znaczy właśnie w tej pierwszej fali, kiedy przeszliśmy na pracę zdalną, to nagle każdy chciał organizować kola za kolem, tak, dzwonkę za dzwonką, z byle pierdołą, przepraszam, trzeba było organizować zespołowe spotkania online i ono często nie trzymało się w ryzach tematu, który sobie narzuciliśmy na początku, który był tą pierwszą potrzebą, w związku z którą się spotkaliśmy online i często wchodziły inne rzeczy i te kole przedłużały się na przykład z zaplanowanego półgodzinnego, który by spokojnie starczył, żeby rozwiązać dany problem, do godzinnych, półtora godzinnych. I w pewnym momencie po tych 8 godzinach pracy budzisz się z ręką w nocniku i stwierdzasz, że kurde, mam za sobą 5-6 koli w ogóle w ciągu tego dnia, nic nie tknęłam ze swojej roboty i ja muszę właśnie teraz przeprocesować w głowie w ogóle to, co, o czym rozmawialiśmy, co sobie zaplanowaliśmy, co musimy w ogóle odhaczyć. Znaczy no, to jest taki totalnie naruszony balans organizmu, nie? No, nie da się w ten sposób długo pracować i jeszcze oczywiście ci, którzy mieli pracę, to się cieszyli, że mają pracę, mogli uzasadniać swoje istnienie online, prawda, no bo jednak nie pracowali na pierwszej linii frontu albo nie byli panią na kasie, tak. Bo tak naprawdę ciągle tutaj gdzieś odnosimy się do tych pracowników takich biurowo-komputerowych, bo ich ta zmiana jakoś tam dotyczy. Mhm. Już nie wspominam po prostu o rodzicach, którzy mają dzieci jakieś tak. małe, które muszą pomagać tak. I obydwoje muszą pracować i nagle tak. okazuje się tak. problemem tak. na tak. przykład liczba komputerów na chacie. Na przykład. Więc te środowisko komunikacji, pracy bardzo się zmienia i to, w jaki sposób się komunikujemy, bo to też jest tak, że my z takiego dziennikarskiego punktu widzenia myślimy sobie o komunikacji jako o narzędziach. A dla normalnego człowieka, jeśli się robi audyt komunikacyjny, to on opowiada o komunikacji o tym, co do niego jego szef mówi i o tym, co mówi do niego jego koleżanka, albo to, w jaki sposób jest informowany o pewnej zmianie również administracyjnej, że jest nowy komputer, albo że miał tak. mieć obiecany komputer, przychodzi, a jednak siedzi tak. bez komputera. Więc dla osoby, która nie jest przygotowana dziennikarsko, albo nie odbyła jakichś kursów, słowo komunikacja nie kojarzy się z narzędziami komunikacyjnymi, tylko z tym, co do niego dociera, tak? Więc to jest dużo szerszy kontekst, który często pomijamy, tworząc konkretne narzędzie, tak? Gdzieś niby je widzimy, ale to wszystko razem współistnieje i zapominając o tym, często można zrobić duży po prostu błąd albo po prostu źle wydać kasę zwyczajnie. Powiedz, bo przyglądasz się na pewno wielu markom, skoro to jest temat, który teraz cię bardzo, bardzo zajmuje, ta komunikacja wewnętrzna. Które marki według ciebie wykorzystują w bardzo taki kreatywny i dobry sposób content marketing? Zahaczmy o te dwie sprawy. Czy wskazałabyś jakąś markę, która robi to super i fajnie by się było inspirować tym, chcąc podjąć takie wyzwanie u siebie w swojej organizacji? Ale myślisz o takim content marketingu klienckim?
Nie, takim content marketingu właśnie skierowanym do pracowników. Do pracowników, tak. To jest też taki content marketing, który nie jest widoczny na zewnątrz. Cała też rzecz polega na tym, co się w danej organizacji dzieje. Nie bardzo mogę mówić o swoich klientach. Oczywiście mogę mówić o ING, bo dostało zawsze dużo nagród i to jest fantastyczna organizacja z bardzo rozbudowaną strategią komunikacyjną, robiąca mnóstwo rzeczy dla swoich pracowników i różnicująca te grupy, więc oczywiście mogę tutaj o tym dobrze powiedzieć, ale na pewno też będą mieli swoje refleksje po tym całym okresie i dużo jest tam do przemyślenia, do zrobienia. Tym bardziej, że mieli taką sytuację, że ze względów systemowych i bezpieczeństwa nie mogli łączyć się wideo. Czyli wszystkie konferencje były po prostu audio. Co ma swoje plusy i minusy w kontekście też kontaktowym takim, ale narzędzia dalej wszystkie funkcjonują, działały, tylko też trzeba pamiętać, że dziś dla większości organizacji tak jakby on top normalnej komunikacji weszła również komunikacja tak zwana covidowa. I dla wszystkich organizacji, tak jak my współpracujemy też globalnie z PepsiCo, to po prostu praca, która jest, ogromna praca, która jest włożona i zrobiona, organizacje musiały zrozumieć, że również trzeba zadbać o swoich pracowników. Czyli nagle miałam wrażenie, że w wielu sytuacjach to korporacje, tutaj mogę mówić o PepsiCo, wyprzedziły to, co robił rząd. Czyli cała edukacja ludzi i proponowanie rozmowy lekarzy wyjaśniających, jak do tego podejść, jak to traktować i tak dalej, i tak dalej. Informacje, procedury, oni musieli być na to szybciej przygotowani, bo dla nich to jest po prostu biznes. Mhm. Tam nie można tych rzeczy po prostu zostawić od tak, bo czy zadbać o kogoś tam, czyli pojawiające się codziennie newslettery covidowe, czy później cotygodniowe, edukujące ludzi o takim dbaniu o swój dobrostan, edukujących ludzi, jak ćwiczyć w domu, jak dbać o siebie, jak jeść, czyli pojawił się cały well-being, całe wsparcie, również dodatkowe wsparcie psychologiczne ze strony firm dla pracowników, więc to są niesamowicie dobre przykłady, które się pojawiły i były, bo dały ludziom też szansę przejść przez ten czas. Czyli nie tylko jak na przykład pracować zdalnie, że o narzędzia, damy ci narzędzia, wypuścimy cię do domu i pracuj jakby jutra nie było, tylko jeszcze ci pokażemy, jak się odnaleźć w tej trudnej rzeczywistości, żebyś też potrafił złapać oddech i żebyś na przykład nie zapędził się może też z tą pracą to za znaczy, bardzo, nie? Covidowo to działały wszystkie takie rzeczy, super się sprawdzały, no wszystko było oczywiście w online, nikt nie drukował niczego z takich specjalnych rzeczy, ale działały właśnie seriale, czyli seriale z lekarzami, tak, czyli gdzie można odpowiadać po prostu na pytania, newslettery bieżące, dające informacje o tym, co się dzieje, jaki jest stan, plus edukacja o tym, jak możemy o siebie zadbać, nie? Bo wiadomo, że jeśli ci ludzie za bardzo się zapędzą, to nie będzie co zbierać. Po prostu nie ma wyjścia, nie? Lub będą za bardzo przestraszeni. Sytuacje też takie, ogarniania też takiej paniki, która jest. Dobra, ktoś był chory, wraca do fabryki i co dalej, tak? Że edukujemy, co się z tego może wydarzyć albo nie. No to, więc trudno mi teraz podać taki konkretny przykład, który mógłby komuś coś powiedzieć. Są organizacje, które w imponujący sposób do tego podeszły i ludzie, którzy pracują w komunikacji wewnętrznej, naprawdę ten COVID po prostu, to był dla nich trudny czas, jeśli to były organizacje, które się też przy tym przejmowały, bo inne rzeczy bieżące i tak musiały być, a to było poza wszystkim. Dodatkowa. Czyli dodatkowa informacja. Ale oczywiście też jest tak, że taki COVID weryfikuje pewną efektywność narzędzi. On potem też pokaże, że jednak ten mail,
że jest to coś, co ludzie czytają, tak? Że sprawdzały się doskonale wszystkie narzędzia takie no właśnie też webinarowe i zamknięte grupy, gdzie można było później też wracać do tego, że jeśli ktoś nie uczestniczył, no to mógł sobie to odtworzyć i też wziąć w tym udział. Także wszystkie takie tworzenie no takich... Takich nowych przestrzeni. Przestrzeni takich wirtualnych stołów, one dobrze funkcjonowały, tak? Że to działało. Tak, ja nawet znam przykład firmy, która ogarnęła sobie na czas covidowy przestrzeń w sieci, która była takim pokojem, który pełnił rolę tej starej kuchni, którą znamy jako miejsce spotkań w firmie, tak? Że ktoś przychodzi sobie zrobić kawę, mija się w korytarzu i jakiś small talk zahaczy, porozmawia o tym i owym, wyluzuje trochę i wróci do pracy. I pamiętam właśnie, że poszła nawet wewnątrz komunikacja o tym, że ten pokój został odpalony i że każdy, kto ma ochotę w trakcie przerwać sobie tę pracę, odejść, wstać od biurka i zrobić sobie kawę, to może tam z tą swoją kawą jakby wejść, połączyć się po to, żeby z kimś, jeśli ktoś tam jeszcze jest, też pogadać po prostu wtedy. I to właśnie nawet takie potrzeby musiało na nie odpowiadać. Więc... No tak, wspólne lunche, wspólne kawy. Tak. To wszystko zaczęło też działać, że musieliśmy znaleźć sposoby na to, żeby ze sobą pobyć, dlatego że wiele osób przychodzi do pracy po prostu, żeby razem napić się kawy. Też po prostu pijemy kawę, dlatego że jest po prostu przyjemnie. Odpalamy komputer, niech on tam ten, a idziemy kawę. I ten small talk, to rozmawianie w międzyczasie. Są osoby, które wolą pisać maile, ale są takie, które chcą po prostu rozmawiać. Tak. Ważna okazała się też transparencja, zwłaszcza na początku, tak. Zwłaszcza wtedy, kiedy biznesy borykały się z problemami finansowymi i jednakowoż musiały czasem nawet ludzi zwolnić, przystopować w takich ongoingowych działaniach, zrezygnować z przestrzeni biurowej i naprawdę poradzić sobie z wieloma tego typu problemami i wtedy ta komunikacja, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje i co się zadzieje i taka przyczynowo-skutkowość przy takiej totalnej szczerości okazywała się na wagę złota. Ja z kolei pamiętam, że dużym plusem okazała się w takich zwykłych na przykład marketingowych statusach, które robiłam sobie z zespołem, który prowadziłam zdalnie swego czasu. Okazało się startowanie nie od tego, co zrobiłeś, wiesz, takie taskowe, zwykłe podejście przy normalnych statusach, że co zostało zrobione, co przed tobą, co nie poszło do przodu i co masz zaplanowane na przykład na ten tydzień, bo miałam taki system cotygodniowych statusów w poniedziałek na przykład rano, tylko trzeba było ten status wyjątkowo zacząć od tego, ej, ale co u ciebie po ludzku? Jak sobie w ogóle radzisz? Jak w ogóle u was minął ten czas, weekend? No bo często to były problemy w stylu, ej, mój mąż na przykład musi w tym tygodniu pojechać do pracy, do biura i boję się, bo mam małe dziecko i trochę nie ogarniam w ogóle tej pracy, więc będę na przykład musiała elastyczniej podejść do tej roboty. Na przykład. I to bardzo pomagało w takich, nawet o dziwo, udawało się czasami zbudować relacje mocniejsze niż w czasie tym normalnym. To było dla mnie totalnym zaskoczeniem, ale mam taki jeden przypadek. Ja myślę sobie też, że wiesz, to pytanie, jak się czujesz, jest bardzo ważnym pytaniem. Tylko rzeczywiście trzeba mieć w sobie odwagę wysłuchania tego, co ma paść. Trzeba chcieć i mieć czas jeszcze na to, nie? Tak, to jest bardzo ważne pytanie, szczególnie ważne teraz, kiedy ludzie pracują sami w domu. Bo niestety to wiąże się z takimi, że ludzie szczególnie samotni mogą gdzieś tam uciekać po prostu w takie różne stany mniej lub bardziej depresyjne, czy chować się za tym, więc kierownicy i ludzie, którzy mają zespoły, mają na sobie dużą, ogromną odpowiedzialność takiego też coś, co łatwo stwierdzić, że ktoś jest w gorszym stanie, widząc jak się czuje, to niekoniecznie na Slacku czy na Zoomie to wyjdzie, prawda? Bo tak. jeśli w indywidualnej rozmowie nie zadamy tego pytania i rzeczywiście to wymaga dużej dojrzałości od menadżera, żeby mieć gotowość usłyszeć tę odpowiedź, a nie potraktować to jako, że już jakby, żeby się z tego wymiksować. To rzeczywiście jest duża,
duże wyzwanie i to strasznie ważna rzecz jest, żeby takie pytania padały i żeby mieć odwagę też o to zapytać, nie? Bo tak naprawdę im wcześniej wiemy, że coś jest nie tak, tym możemy to wesprzeć, niż żeby się okazało, że ktoś się po prostu wymiksowuje, nie? Mhm. Albo idzie na zwolnienie. Ty napisałaś swego czasu książkę, też w temacie komunikacji wewnętrznej. Pierwszy klient, taki nosi tytuł, to jest zbiór wywiadów z różnymi ekspertami, z różnych w zasadzie też dziedzin, którzy mogli się w tym temacie dla ciebie wypowiedzieć. Ciekawa jestem, czy uważasz, że w tym czasie teraz dużo trudniej jest w pracowniku znaleźć takiego ambasadora naszej marki niż w tych normalnych, boże, ja tak cały czas się śmieję, jak nazywamy to tymi normalnymi jakby czasami. Tymczasem to jest nasza normalność teraz i świat, ale czy było wtedy dużo łatwiej, czy niekoniecznie? Czy to jest ta sama historia wtedy i dziś? Wiesz co, wydaje mi się, że to się wszystko sprowadza do tego, że my po prostu chcemy być szanowani jako ludzie. Hmm? I jeśli mamy organizację, która nas widzi i szanuje, to my też również jesteśmy skłonni do naturalnego, dobrego mówienia o tej organizacji. I to jest na każdym poziomie. Na poziomie tworzenia komunikacji, gdzie również mamy taką empatię, żeby dobrze zobaczyć tę personę i stworzyć komunikację właściwą dla tej osoby, dla tej grupy. Czy po prostu to olewamy, jest to po prostu komunikacja z góry do dołu i mamy to gdzieś. Po prostu mówimy i tyle, tak? I samo mówienie nam sprawia radość. Więc to jest tak naprawdę w gruncie rzeczy to samo, czyli cały czas jesteśmy w sytuacji, w której potrzeba widzenia, szanowania ludzi jest ta sama. Zmieniają się okoliczności, zmienia się sytuacja. Myślę, że może jest tak, że dzisiaj bardziej to wiadomo. Dzisiaj może nawet niektórzy z nas mogliby powiedzieć, że pracownicy są jak dzieci, że oni po prostu domagają się cały czas uwagi, tak? Że oni potrzebują dużo uwagi. Tak może być, ale ja myślę, że to się ciągle sprowadza do tego samego. Do tego, że chcemy być zobaczeni i ważni, że chcemy po prostu mieć poczucie wpływu na różnych poziomach i umiejętnościach, które są dla nas potrzebne. Dlatego to jest w gruncie rzeczy to samo. I dlatego też ja w pierwszym kliencie rozmawiałam z różnymi ludźmi, bo interesowało mnie to z punktu widzenia strategicznego. Interesowało mnie to z punktu widzenia różnych ludzi w różnych organizacjach, które robią różne rzeczy. I to się do tego samego sprowadza, że kiedy my się czujemy, bo tak naprawdę kiedy ja jestem ambasadorem danej firmy, kiedy ja po prostu czuję się w niej dobrze, a czuję się dobrze wtedy, kiedy ktoś mnie widzi, kiedy ktoś szanuje moją istotność i kiedy mam wpływ, tak? Wtedy jesteś w stanie dawać sobie 200%, a nie 100%. Tak, tak. Ale to też jest, wiesz, tak, że w pewnym momencie jest też tak, że te 200%, jeśli widzisz, jeśli masz mądrego lidera, to on zauważy, że te twoje 200% za chwilę nie będzie dla ciebie dobre. Że się spalisz. Że się spalisz. Mhm. I że to jest po prostu płomień, który jest krótkoterminowy. Więc jeśli mu naprawdę na tobie zależy, to podczas jakiejś rozmowy, kiedy widzicie się tylko twarzą w twarz, on ci zwróci na to uwagę, żebyś zadbała o swoje granice. Ponieważ jeśli mu naprawdę zależy, żebyś ty do tej firmy wnosiła coś ważnego, to on zadba o to, żebyś ty również tutaj to ustawiła, nie? Że oczywiście taki płomień jest cudowny, ale on ma też krótkie nogi. Powiem ci, że teraz uruchomiłaś we mnie takie wspomnienie, bo mam taki jeden moment w swoim życiu zawodowym, kiedy gdzieś awansowałam na taką poważną rolę i właśnie to był czas tych magicznych 3 miesięcy, jednak jakiegoś takiego okresu próbnego, który sama sobie narzuciłam, bo co ciekawe, pracodawca nawet tego ode mnie nie oczekiwał, ale ja sama chciałam, bo sama trochę chyba w siebie nie wierzyłam wtedy, że dam radę i chciałam się sprawdzić. No i oczywiście, wiesz, jechałam z koksem po prostu na cały palnik, na cały gaz i pamiętam taką rozmowę właśnie, że wzięto mnie na bok
Jeda, no uważaj, no może nie jedź tak aż mocno w ogóle, bo trochę się martwimy, że bardzo szybko się wypalisz zwyczajnie, a nie chcemy tego. Chcemy, żebyś z tą samą energią po prostu to kontynuowała, bo jesteśmy na przykład zadowoleni. I to był fajny, fajny bardzo moment, ale ja tak, bo to wszystko, o czym mówisz, jest mega ważne i mega się zgadzam, ale tam na twojej liście tych rozmówców są bardzo ciekawi ludzie i jedno nazwisko strasznie mnie, tak wiesz, mnie z kolei żywo interesuje, bo to jest Joe Pulizzi, twórca w zasadzie terminu content marketing i taki ojciec content marketingu, twórca Content Marketing Institute, który śledzę i szanuję. Jak ty go ogarnęłaś do tej książki? Opowiedz, bo ja wiem, że ty dużo też i jeździsz za granicę i dużo dbasz o te relacje też z tymi zagranicznymi praktykami content marketingu, co jest mega, mega fajne. Ciekawa jestem, jak tu się potoczyły te losy, że ten Joe Pulizzi, o którym każdy tutaj w ogóle w Polsce marzy, jeśli zajmuje się content marketingiem, znalazł się w twojej książce, wypowiedział się i masz z nim dobre zawodowe relacje. Joe Pulizzi, no tak, on jest po prostu miłym, jest po prostu dobrym człowiekiem, naprawdę po prostu ma duszę przedsiębiorcy i jest zwyczajnie tak po ludzku po prostu dobry. Tak jak ma takie po prostu duże też serce dla ludzi i tak dalej. Poznałam go, no, pierwszy raz rozmawialiśmy, jak pojechałam, odbieraliśmy jakieś perły, już nie pamiętam, w którym to było roku, 100 lat temu w Nowym Jorku. No i wtedy akurat tak się to zgrało, że bardzo sprytnie Robert Ross i Joe Pulizzi zrobili zaraz po wręczeniu nagród Content Marketing Masterclass w Nowym Jorku. I ona pojechałam, zostałam na tym, to było chyba jednodniowe, całodniowe szkolenie albo dwudniowe. Pamiętam tego. Taki warsztat po prostu. No i tam po tym rozmawialiśmy. I ja byłam też wtedy po już pierwszych ICMF-ach, po takich spotkaniach Międzynarodowego Stowarzyszenia, takiego International Content Marketing Forum, którego członkiem jest Stowarzyszenie Content Marketing Polska, wtedy jeszcze Stowarzyszenie Prasy Firmowej. I stamtąd też wiedziałam co i jak. I ja tak miałam, bo w pierwszych, zresztą do dzisiaj Joe Pulizzi nie jest członkiem tego, ja nie byłam w stanie tego zrozumieć. Dla mnie, ja też jak czytałam jego książki, wszystko to było takie pierwsze źródło informacji. Ja nie byłam w stanie zrozumieć, dlaczego go tam nie ma na tych spotkaniach. No ale okazało się, że to było takie proceduralne bardzo, że w związku z tym, że to Content Marketing Institute to jest instytucja prywatna, a nie stowarzyszenie. W związku z tym on nie może, bo ma pierwszeństwo po prostu stowarzyszenie amerykańskie. No ale ja po prostu nie byłam w stanie tego przełknąć, ani zrozumieć, jak oni mogą nie chcieć tak dużego influencera i tak kogoś, kto robi taką robotę od podstaw, jak to wygląda. No i no a potem oczywiście jeździłam na Content Marketing World i tam się widzieliśmy. Strasznie się tego zazdroszczę, ja się ciągle wybieram. Raz miałam prawie okazję, ale nie zdążyłam wizy sobie wyrobić. Potem oczywiście tego nie zrobiłam, więc nadal nie mam jak, wiesz, tak z marszu ruszyć. Tak, potem też miałam takie, znaczy Content Marketing World po prostu, tam trzeba po prostu jeździć, jeśli to jest, to tam rzeczywiście bije serce content marketingu. Chociaż to już moje pierwsze, no byłam tam kilka razy, ale ten pierwszy raz to po prostu nigdy nie byłam w tak pustych stanach, bo to jest takie miasto. Ona jakby z roku na rok żyje bardziej, bo naprawdę Joe Pulizzi spowodował, że Cleveland zaczęło, no po prostu zaczęły powstawać specjalne hotele, żeby pomieścić gości. Pod konferencję. Mhm. I że to stało się też centrum większe konferencyjne. Ale na początku no to ja miałam wrażenie, że to jest po prostu jakieś wymarłe miasto, naprawdę. Że to na koniec świata trzeba jechać, tak. Bo to nie jest proste z Polski polecieć. Trzeba lecieć przez Chicago albo przez coś innego i stamtąd po prostu lokalnym samolotem do Cleveland. No, oczywiście jak się tam wierzę, to całe lotnisko jest wytapetowane Content Marketing World i wszyscy już tam przeżywają i w ogóle, no to jest po prostu, to jest, całe miasto o tym żyje, naprawdę całe miasto.
Ale cała konferencja, no to zdecydowanie. Ja uważam, że każdy przynajmniej raz w życiu tam powinien pojechać, przynajmniej raz, ale jeśli się zajmuje content marketingiem, no to rzeczywiście dużo można dobrego się nauczyć, bo ten standard, który wypracował Joe Pulizzi, to, że będąc, tam warto pojechać też biorąc cały pakiet, to jest też taki warsztatowy, bo tam jest taki dzień przed, gdzie można sobie wybrać warsztat i po prostu pracować te 5-6 godzin z kimś nad daną rzeczą. Więc z wybranym mentorem. Z wybranym mentorem. To są bardzo fajne warsztaty. A potem jest ta część typowo konferencyjna i dla mnie to było pierwsze moje zetknięcie z tak ogromną konferencją. Miałam poczucie, że to po prostu... To, że jakby nie wiesz, gdzie co wybrać. Na szczęście później możesz sobie do tego wrócić, bo masz dostęp on demand. Do materiału. Tak, ale jednak wymieniasz się na korytarzu. A ten był dobry, tamten był dobry. To kogo sobie w aplikacji każdy tam zaznaczał i tylko wieczorami podczas lunchów można było sobie gdzieś tam się po prostu pogadać, wymienić, porozmawiać. Więc to ma ogromne tempo. Ogromne. A pamiętasz, co cię... Nie wiem, czy to nie jest zbyt daleko jakby w taka przygoda w czasie, ale pamiętasz, co cię wtedy uderzyło na przykład z tej pierwszej konfy, na którą pojechałaś? Tak pod kątem właśnie wiedzowym, content marketingowym, co ze sobą przywiozłaś do Polski? Ja z tamtego czasu nie pamiętam, ale wiesz co, z tamtego czasu, dokładnie z tamtej konferencji nie pamiętam, co to było wtedy, ale to też gdzieś ciągle jest, wiesz co, ta jakość contentu, czyli za dużo jest śmieci, twórzmy jakościowy content. Przesyt treści. Tak, to jest taki, wiesz, to jest gdzieś tam ciągle w tym rozpędzie i w takim też momencie, że dzisiaj wszyscy mówimy o content marketingu, okej, ale ciągle sobie często nie zadajemy pytania, po co my to chcemy robić, tak? Jeśli tworzymy te swoje własne medium, to swoje serce content marketingowe, to dobrze sobie odpowiedzmy na pytanie, co z tego chcemy mieć. Poza tym tutaj nie ma cudu. To nie są rzeczy, które przynoszą efekt natychmiast. Właśnie, to mnie boli strasznie w tym podejściu, jeszcze polskim takim często, różnych marek, dobra, ale nie można uogólniać, ale jednak to pokutuje przeświadczenie, że to jest takie, że to jest jak reklama, że ile włożę pieniędzy i to natychmiast po prostu zadziała. Takie performance'owe, tymczasem to jest bardzo długofalowe działanie i musimy się nastawić, że te efekty przyjdą, ale jednak z czasem. Z czasem, no ale też wiadomo, że jeśli potrzebujemy na to kilku miesięcy, żeby to się organicznie nas wsparło, no to jednak nic nas nie zwalnia z tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytania, co my tak naprawdę chcemy z tego mieć. Bo oczywiście super jest robić content marketing, jak ktoś ma dużo kasy, no to można wywalać w kampanię i tak dalej. Tylko pytanie, ile ten jeden lead kosztuje i co ja z tym dalej będę robić, tak? Czy ja to wykorzystam, czy ja po prostu będę się cieszyć, że mi wzrosła sprzedaż. To też dzisiaj myślę, że warto pamiętać, że content marketing powstał w opozycji do reklamy właśnie po to, żeby nie trzeba było ciągle od nowa trafiać do tej grupy, tylko wiedząc, kto kupuje moje produkty, utrzymywać z nimi mądre relacje tak w sposób taki regularny, nie? Ja myślę, że z pierwszej konferencji to pamiętam chyba coś takiego, że należy się umieć umówić na randkę z klientem. I że to były chyba takie rzeczy, że pewna regularność tej komunikacji jest ważna, żeby mieć tak jakby, że umiejętny, dobrze zrobiony content marketing to jest taki, że udaje nam się wbić w ten kalendarz i ktoś rzeczywiście czeka na tą randkę, na tą chwilę. I wraca do tego momentu. Tak, tak. I to jest taka rzecz. A poza tym, no też coś, co wyróżniało wiele razy i co już jest też popularne i u nas, ale to jest ciągle o tym zapominamy, że w content marketingu naprawdę nie chodzi o to, żeby budować dom na niewłasnej ziemi, tylko na swojej własnej. To o czym Igor z Deloitte często wspomina. Nawet ma taki fajny tekst, w którym bardzo fajne argumenty porusza. Tak, że po prostu na wydzierżawionej ziemi się nie buduje domu. I ta świadomość, trzeba wykorzystywać
możliwości umowy, która jest, tak? Czyli to, co nam daje reklama natywna, to, co nam dają social media, ale wykorzystać to w tym momencie do tego, żeby zbudować nas jak najlepiej. No i wiesz, i tak by w tym wszystkim gdzieś tam za każdym razem, bo zawsze jest taki mes, jakieś poczucie, że coś, jakaś bańka rośnie, to i tak mam wrażenie, że za każdym razem było takie, wiesz, taki pragmatyzm, żeby wracać do jakości i do odpowiadania sobie na pytania, mniej znaczy lepiej, czyli jakościowo. Jest takie poczucie, że ludzie, którzy źle robią content marketing, po prostu mu szkodzą. Jak w każdej branży chyba, tak, prawda? I jesteśmy w takim momencie, że to się kojarzy głównie z kampaniami content marketingowymi. Tak. No i cóż, no trudno. Albo z takim podejściem, kiedy ktoś tobie jako content marketerowi albo strategowi od content marketingu, z czym ja się często jakby stykałam, prosi cię o to, żeby dla klienta przygotować ofertę na bazie linku do tak. jego strony, nie? No weź, wejdź tam, zobacz i co on będzie potrzebował content marketingowego. To jest właśnie to takie no. słabe podejście, które nie pozwoli budować czegoś jakościowego. A wspominałaś o miernikach i ciekawa jestem, bo to oczywiście zależy od celu, który chcemy osiągnąć, bo co innego mierzymy w każdym z tych wypadków, ale pewnie są pewne mierniki, które są ci, co do których jesteś przekonana, że tak, to warto summa summarum jakby mierzyć, a te są takimi miernikami, które są miernikami powierzchownymi i nie powiedzą nam w zasadzie, że osiągnęliśmy sukces w tych działaniach content marketingowych, tylko tak liznęliśmy i nawet czasami mogą nas na te inne i niekoniecznie właściwe tory przerzucić, jeśli będziemy się ich trzymać kurczowo. Dla mnie takim miernikiem jest zasięg na przykład. Ludzie, którzy... Dla mnie bardzo ważnym miernikiem jest koszt dotarcia do klienta. To jest bardzo ważny dla mnie miernik, czyli to ile wydaję na marketing i ile z tego jest leadów, które się przekładają na sprzedaż. Oczywiście jest to miernik, który musi być mierzony w kontekście wielu lat, ale warto to robić, bo to pokazuje, czy nasze działania są skuteczne. I informacja o tym, że ktoś zwiększa budżet marketingowy, sama ta informacja jest niczym. Ale jeśli jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wydajemy per dany lead, i to już jakby można się zastanawiać, na ile per lead przyniesiony to sprzedaży, czy per lead można to jakby też jeszcze tam granulować i rozdzielać, już jakby sprawdzając efektywność swojego własnego zespołu i zastanawiając się, dlaczego to nie działa, tak? Dlaczego nie została ta sprzedaż, do tej sprzedaży nie doszło. Pomijając to, ale jakby do takiego ogólnego koszyka, to dla mnie koszt po prostu pozyskania klienta jest najważniejszym miernikiem, jeśli chodzi o skuteczność działań. Ale później dla samych twórców, takich twórców treści, to dla mnie bardzo ważnym miernikiem jest to, jak długo ludzie czytają i co czytają i gdzie oni dalej idą. Czy ta treść powoduje, że on skacze też w inne miejsce? Czy jest tak, że jak on tylko wszedł tutaj i wypadł, czy pogłębił tę wizytę? Tak. Więc to w jaki sposób ludzie czytają, wszystkie z tym związane obserwacje, analizy, moim zdaniem są bezcenne. Dla mnie niesamowite jest to, i tu troszeczkę piję do takich mitów, które też mają pewien taki ścisły związek z jakością kontentu, który tworzymy, bo bardzo tak często powtarza się, że do sieci na przykład nie można długiego kontentu jakby produkować. Tymczasem jest dużo jakby badań na dużych próbkach, wielgachnych próbkach, milionowych próbkach, które udowadniają, że możesz tworzyć bardzo długie, takie wyczerpujące treści, pod warunkiem, że one są właśnie wysokiej jakości. Podane takim łatwym w konsumpcji językiem, nie prostackim, ale prostym, i pod warunkiem, że ten format tej treści jest też w ciekawy sposób podany, taki dla oka, zwyczajnie użytkowo, UX-owo, po prostu, że nie jest na przykład ścianą tekstu, tak. tylko jest poprzedzielany jakimiś grafikami, wizualnie czyta się to, konsumuje się to zwyczajnie dobrze. Zresztą tak naprawdę
To jest też niesamowite, w sumie fajne takie, to jest niesamowite sprzężenie, dlatego że w sumie algorytmy Google'a też zmieniają się pod kątem jakości treści. Tak. Czyli żeby te teksty były jakościowe, żeby odpowiadały na pytania, które zadają nam czytelnicy. Czyli żeby no, wymuszać na twórcach, żeby ta treść była jakościowa dla czytelnika, więc to jest, no, to jest dobra rzecz, nie? Że tutaj jest ta chęć tego takiego samodoskonalenia się w tym, że to nie jest tak, że cudowni twórcy są olewani przez mechanizm rynkowy, tylko mechanizm rynkowy też chcąc, też to wymusza, więc to jest bardzo, bardzo dobre. A powiedz, bo ty podobnie jak ja, więc kolejna wspólnota doświadczeń, siostry w kontencie. Ty podobnie jak ja studiowałaś dziennikarstwo. I ciekawa jestem, jak odnalazłaś się właśnie w content marketingu, bo jest bardzo dużo faktycznie osób, ja przynajmniej tak obserwuję dookoła siebie, że dużo osób z dziennikarstwa w pewnym momencie przeszło do content marketingu. Niektóre z nich tworzą głównie content, nawet nie robią content marketing i ta trudność właśnie też dla mnie w pewnym momencie, kiedy zaczęłam właśnie ten content marketing robić, kiedy przyszła do mnie Asia Drabant i powiedziała, chodź, spróbujemy robić content marketing. Jeszcze nie do końca wiemy, z czym to się je, jak to się je, ale robiłaś gdzieś dziennikarsko, byłaś, nie wiem, redaktor naczelną jakiegoś serwisu, więc wiesz, jak dziennikarsko to ogarnąć, masz dobry dryk, to nauczysz się tego wszystkiego, co potrzebujesz, tych twardych właśnie kompetencji marketingowych. Jak nałożysz na to, to to będzie wszystko fajnie banglało. I to faktycznie była największa dla mnie trudność, żeby właśnie narzucić na tę kalkę takiego dziennikarskiego podejścia, tej ciekawości człowieka drugiego, tego odbiorcy, łatwości w tworzeniu różnego rodzaju treści, jakościowych nawet, żeby narzucić te liczby, sprowadźmy to do tego, które mówią ci o skuteczności właśnie jeszcze tego. Ciekawa jestem, jak w twoim przypadku było. Wiesz co, mnie tych liczb musiał nauczyć biznes wcześniej niż content marketing. Aha. Więc ja to się musiałam sprowadzić do ziemi. Bo w content marketingu tutaj dziennikarze się cudownie sprawdzają w opowiadaniu historii, no bo tak. jeśli jeszcze nie byli wyuczeni, ale mają naturalną empatię, to szybko rozumieją odbiorcę i są w stanie dopasować te historie. Nie mają tak? tego, co kusi często marki, żeby mówić o sobie. Tak, tylko słuchają, tak. prawda? Słuchają, tak. co należy wyciągnąć. Jeśli jesteś dziennikarzem, który jest sprawny formatowo, to jest w stanie kreatywnie wymyślić format pod daną potrzebę. Dokładnie. I daną grupę. Więc to jest po prostu cudowna zabawa, tak naprawdę. Lepiej płatna jeszcze często. Czy wiesz co, powiem ci, że ja w tych historiach firmowych, wśród pracowników, tyle wspaniałych ludzi, jakich oni, których po prostu świat, że tak powiem, nie słyszał, a oni wyrośli na łamach swoich gazet, portali czy swoich seriali filmowych. To są przepiękne historie. To są naprawdę historie, które mogłyby spokojnie iść w jakimś po prostu dużym, szeroko zasięgowym magazynie. Magazynie czy telewizji, bo to są prawdziwe historie prawdziwych ludzi. To zależy, jak się do tego po prostu zwyczajnie podejdzie i jak się to opowie. A wiesz, a te liczby, no to jest tak, że dzisiaj to byłoby głupie z nich nie korzystać, nie? Po co masz tylko mieć intuicję i empatię, tak. skoro możesz skorzystać z tych liczb, wiedzieć, co pasuje, co nie pasuje. Nie działać po omacku. Tak, nie działać po prostu po omacku, czyli ja raczej wiesz, że te liczby mają mi pomóc lepiej po prostu tym zarządzić i efektywniej to zrobić, a przede wszystkim z mojego punktu widzenia ten, wiesz, taki performance to było zawsze ważne, dlaczego ja mam na to wydać tyle pieniędzy? A ja miałam takie podejście, że ja do wszystkiego podchodziłam jak do swojego, czyli raczej wolałabym wydać mniej niż więcej. I zyskać więcej. Znaczy i zyskać więcej, żeby zastanowić się, dlaczego my musimy tyle wydać, nie? Ile my na tym po prostu też zarobimy. To po co mamy robić takie drogie? To zróbmy może taniej. Na przykład zróbmy taniej i sprawdźmy, czy to w ogóle działa, nie? Ja jestem pierwsza w proponowaniu takich testów. Szczególnie ludzi, którzy robią mnóstwo błędów. Też podnoszę palec od razu, uwielbiam. Ja mówię, to chociaż włóżmy nogę między drzwi, zróbmy jedną rzecz sensownie, tak.
przynieśmy ten efekt i wtedy pomyślmy, jak to przenieść dalej. Dlatego, że dla nich, z nimi rozmowa nie może być taka, że stwórzmy właściwą strategię, zastanówmy się, bo to będzie trwało miesiące, oni powiedzą, no nie, no to po prostu ta kobieta po prostu tylko przeżera nasze pieniądze, no to tego nie chcemy, ale w tej sytuacji, kiedy udaje, jak oni opowiadają, ja tylko patrzę, dobra, to jest ta rzecz, która można by najszybciej naprawić i da efekt, że pokaże nam, że my budujemy te relacje i że jesteśmy w kontakcie z tymi ludźmi, którzy będą kupowali, którzy kupują nasze produkty, no to wiesz, no to dalej można też myśleć i już są przyzwyczajeni do tego, żeby miernikować to i rozmawiać o tym mierniku, no to wtedy można kroczek dalej, nie? A ty jesteś pracoholikiem, nie? Ja pracuję bardzo dużo. Lubisz? Wiesz co, ja zostałam wytrenowana do pracoholizmu. Co cię napędza? Nie, no ja uważam, że ja zostałam wychowana do pracoholizmu. Całe życie dwie szkoły, normalna i muzyczna. Później dwa kierunki studiów, muzykologia i dziennikarstwo. Jedny skończyłam, zaczęłam od razu pracować, wiesz, jako dziennikarz. I po prostu, no tak, ja lubię pracować, lubię jak się dużo dzieje. Uwielbiam nowe projekty. I nie cierpię się nudzić. Znaczy nie lubię pewnej takiej zbytniej powtarzalności. I jak są nowe rzeczy, to one mnie po prostu cieszą. Raczej jak już jestem starsza, to staram się tak mądrzej zarządzać czasem, żeby się nie za bardzo nie wyeksploatować, bo jestem takim człowiekiem, że jak sobie coś obiecam, piątkowy uczeń, jak sobie coś obiecam i postanowię, to choćbym miała, wiesz, nie zjeść i nie spać, to i tak to zrobię, tak, więc... Mój tato ma takie powiedzenie, ponieważ to jest mój podcast, normalnie nie można takich rzeczy mówić, ale to jest mój podcast, więc mogę to powiedzieć, choćby skały srały, to muszę to zrobić, ja też tak mam, więc przybijam piątkę tak, zupełnie. Tak, tak, i to jest po prostu coś takiego, że wiesz, że nie ma, znaczy ja już dzisiaj wiem, że nie muszę, ale łapałam się na tym wielokrotnie, że no czasami niedobrze oszacujesz to i tych projektów jest za dużo. No ale co? Biorę obiecasz wszystko, kto da radę, jak nie ja. I co? I jakby nie rezygnujesz, ponieważ dałaś sobie słowo przede wszystkim sobie. Mhm. I dla mnie to słowo dane sobie, jeśli starasz się zrobić wszystko najlepiej, jak potrafisz, czyli na swoje minimum 100%, no to ta poprzeczka jest bardzo wysoka. No tak, i to kosztuje sporo, nie? Ja pamiętam, bo ja też miałam taki moment w swoim życiu zawodowym, że no zaczęłam się ostro zajeżdżać. Znaczy znajdowałam w tym straszne właśnie to, co mówisz, fan, satysfakcję, bo ja też lubię strasznie to, co robię, ale w pewnym momencie nie wyznaczyłam sobie żadnych granic i doszło do sytuacji, w której na szczęście mój facet zaczął mi mrugać, wiesz, takim pomarańczowym, a potem czerwonym, bo to było tak, że ja często zostawałam już nawet w pracy godzinę dłużej, żeby on nie miał pretensji, że ja przychodzę do domu i pierwsze co robię, to wykładam laptop. To ja dłużej sobie ten laptop podtrzymam w tej pracy i po prostu spóźnię się do własnego domu, wiesz. Potem wyprowadzę psa i potem będzie ta 20, więc będę mogła znowu w ogóle zasiąść do pracy i tak spędzić czas, wiesz, do 12. I to było chore, to było po prostu już trochę nienormalne. Uświadomiłam sobie, że mam z tym problem w momencie, w którym naprawdę w bardzo takich sytuacjach, w których nie powinnam myśleć o pracy, ja miałam takie załączone myślenie o tym, jakie zadanie ja jeszcze muszę w ogóle skreślić, co ja jutro w ogóle będę ogarniać, bo też jestem taka, że sobie notuję w kajeciku. Elektronicznie też lubię, ale jednak jestem bardzo taka analogowa, że jak zanotuję sobie w swoim kalendarzu, co ja mam na drugi dzień zrobić i wykreślę te rzeczy, które udało mi się zrobić, to jestem taka spokojna. Ja mogę pójść zasnąć, nie? Wtedy, jeśli mam wszystko z mojej listy skreślone na ten dzień. Bardzo jestem niezadowolona, jak muszę przerzucić strzałką, długopisem, wiesz, na drugą kartkę w ogóle, że to ciągle mi wisi, muszę to w ogóle cały czas zrobić. I piję do tego, bo ty masz strasznie fajny patent na to, jak sobie radzić w ogóle z tym. Ja go zakosztowałam i to była super... Było super doświadczenie. I gdybyś mogła opowiedzieć o tym, co uwalnia cię od tej pracy i jak w ogóle weszłaś w
w robienie tak ciekawych rzeczy jak medytacja dynamiczna. Na czym to polega, jak złapałaś bakcyla i jak pomaga to tobie, ale też twoim pracownikom, bo ty zarażasz też innych tą dynamiczną medytacją i to jest w ogóle mega fun. Tak, medytacja dynamiczna to jest coś takiego, co tydzień prowadzę, teraz online. I medytacja, tak, ja zawsze tej medytacji szukałam, czyli odkąd zaczęłam dużo pracować, czyli pamiętam, że odkąd już kończyłam dziennikarstwo i pracowałam w radiu, to już się zaczęłam tym jakoś tam szukać, interesować, jeszcze zaczęłam się też interesować tym przed dyplomem z fortepianu, bo się denerwowałam i pamiętam, że wtedy metodę Aleksandra praktykowałam i wtedy też dużo się zaczęłam uczyć o ciele, o głosie, o tym, gdzie ten stres jest, jak to wszystko wygląda. Powiesz coś więcej o tej metodzie? To jest metoda, wiesz co, taka, z którą się pracuje z aktorami. Mhm. Chodzi o to, żeby poczuć swoje ciało, poczuć, w którym jesteś miejscu. To jest praca i z oddechem, i z czuciem ciała. To było takie trochę, takie pierwsze moje zetknięcie z tym, żebym, bo ja miałam coś takiego, że ja uwielbiałam grać na fortepianie dla siebie. Ale w tym momencie, jak wychodziłam na scenę, tak jakby krew ode mnie odchodziła, ręce, tak jakby wychodziła już z tego ciała. Czyli w tym momencie, kiedy ja byłam w takiej intymności, to było dla mnie no naprawdę... To było to. To było właściwie taki bliz totalny. Ale w tym momencie, kiedy była duża publiczność i ja miałam sama grać solo, to ja tak jakby nie potrafiłam grać na swoje 100%. Ja super się czułam grając w zespole, czyli akompaniując nim, tak jakby to mi się rozkładało, kiedy graliśmy razem. Ale też z tego powodu ja stwierdziłam, że to jest dla mnie za duże obciążenie, że ja po prostu nigdy nie będę bardzo dobra, albo po prostu spowoduje to, że będę miała wieczne rozwolnienie, czyli umrę szybko. Więc też uznałam, że to jest jednak niekonstruktywne i taka moja nauczycielka Małgosia Musiałowska, ona mówi, słuchaj Ula, może, bo ja nawet ku rozpaczy moich rodziców po zdaniu piątkowej matury powiedziałam, słuchajcie, ja nie idę na żadne studia. Ja muszę rok grać tylko. Ja chcę zobaczyć, co to jest. Moi rodzice przerażeni, bo w ogóle... Co to w ogóle za pomysł chory? No ale ja jestem uparta. Znaczy, jakby ze mną nikt nie dyskutuje. Jak sobie coś postanowi, to i tak wiadomo, że zrobię. Ale ona mówi, może pójdziesz na muzykologię. Że muzykologia była takim kierunkiem, ja zawsze dobrze pisałam i tak dalej, więc może kojarzyłam się z dziennikarstwem muzycznym. To zupełnie nie jest takim, to są takie studia też inne. Mi się wydawało, że one będą bardziej praktyczne. To jest taka historia sztuki, historia muzyki po prostu. Takie badanie różnych, no ale takie bardzo erudycyjne, fajne studia humanistyczne. No i gdzieś tam ten fortepian został mi dzisiaj jako tam granie z dziećmi. Ale wracając, i wtedy już zaczęło się moje myślenie medytacyjne, ale i pamiętam, że później już się pojawiły jakieś tam apki, coś tam, nie próbowałam z jogą, myślałam sobie, Boże, ta joga to jest jakieś po prostu, Boże, to nie dla mnie, ja jestem za szybka i że to w ogóle jakieś... Nie byłam w stanie po prostu się do tego przekonać. Później zobaczyłam, że to jednak jest duży wysiłek, że to tak niby oni nic nie robią, ale jednak to jest duży wysiłek, to nabrałam szacunku do jogi i gdzieś tam całe życie szukałam. Ale w końcu, nie wiem, za 4-5 lat temu, pierwszy raz dla mnie takim oświeceniem było to, no bo tak przy tych jogach takich siedzących, gdzie tam siedziałam, słuchałam apki, różnych apek i tam razem podążałam za medytacjami prowadzącymi, no to efekt był taki, że ja miałam wreszcie spokój. Czyli nikt do mnie nie dzwonił, nikt mi nie przeszkadzał. Ja miałam te 10-20 minut, pół godziny ciszy, gdzie po prostu myśli pewne przepływały, ale ja ciągle nie było tej pustki takiej, do której ja chciałam dążyć. Miałam takie przebłyski jeżdżąc na nartach bardzo szybko, ale to później jak się urodziły dzieci, to już mi przeszło. Ekstremalne wyczyny, już stałam się taka bardziej zachowawcza. Ale to temat na inną rozmowę. Na inną rozmowę. Jak się kobiety zmieniają po porodzie. Tak. Nie pamiętam, który to był rok, ale właśnie pisałam wtedy książkę Pierwszy klient. Mówię, dobrze, muszę coś dla siebie zrobić, odpocząć. I gdzieś dostałam zaproszenie
newsletterem to jakoś przyszło, że warsztat dla kobiet. Ja mówię, kurczę, pojadę. To było przed konkursem, przed Power of Content Marketing, czy tam Szpalty Roku jeszcze wtedy. Ale mówię, nie, dobra, pojadę, tam sobie odpocznę, jakby się odizoluję. Wziąłem tą książkę do robienia korekty. A okazało się, że to był naprawdę bardzo intensywny warsztat, który ja się w ogóle na to nie przygotowałam. I żeby to robić, tą korektę, to musiałam tam wstawać jakoś rano przed tymi zajęciami, które były bardzo intensywne. Ale to, co było tam ważne, dużo było tam medytacji w ruchu. I między innymi była właśnie ta medytacja dynamiczna, którą ja prowadzę w środy. Może też będę ją prowadziła częściej, bo robię takie swoje miejsce medytacyjne też. Ale wracając do tej medytacji. To jest taka medytacja, że ćwiczymy, praktykuje się ją najlepiej z ludźmi, bo wtedy oni pomagają trochę, że nie jest się samemu. Zaraz powiem, dlaczego to jest takie ważne, bo przez pierwsze 10 minut, taka medytacja trwa godzinę, przez 10 minut chaotycznie się wydycha powietrze. Po prostu takie... To jest hiperwentylacja po prostu. Taka po prostu przez nos, koncentrując się na wydechu. I to jest taka, że wtedy tak rośnie w nas bardzo dużo powietrza się w nas zbiera, co też powoduje, że w naszym ciele chcielibyśmy dużo wyrzucić. I w tej drugiej fazie szaleńca właśnie się te różne rzeczy wyrzuca. Wiele osób przychodzi praktykować właśnie dla tej drugiej fazy, ponieważ w tej drugiej fazie robi się to, co społecznie niekoniecznie jest pożądane. I na to sobie zwykle nie pozwalamy, ale właśnie w tej drugiej fazie można. No trzecia faza to jest takie faza takiego podnoszenia, takiego tłoka energetycznego, takiej skacze się hu. I dopiero po pół godzinie takiego ukierunkowanego jakby fitnessu, czy raczej crossfitu niż... To dobrze to nazwałaś, bo to jest mega fizyczne. To jest mega fizyczne i po pół godziny czegoś takiego dopiero jest stop, dopiero jest zatrzymanie. I wtedy naprawdę stajemy się obserwatorem. Można być wreszcie... Samego siebie. Samego siebie, bo tak naprawdę medytacja jest nauką obserwacji. Nauką przyjmowania i obserwacji tego, co się dzieje. Bo nawet najtrudniejsze rzeczy, jeśli się je zobaczy, to one gdzieś tam się rozpuszczają. I to jest dopiero wtedy takie było stop. I dla mnie to było jak olśnienie. Ta medytacja. Ja uznałam, że to jest po prostu... I co prawda, znaczy jak olśnienie już po kilku dniach, bo najpierw to myślałam sobie, Boże, co ja tutaj robię, to jest po prostu... Boże, czy ja tutaj muszę być... że to jest jakiś... No, wydawało się totalnie to crazy. No, ale zaraziłam się gdzieś tą medytacją i tymi medytacjami w ruchu. Zobaczyłam, jak mi to dużo daje. Dotknęłam też w sobie... poczułam mocniej też swoje ciało i... Też później w ramach wdzięczności, bo tego mnie nauczyła Vichy Sachi, chciała mi oddać to i ona tam podczas tych warsztatów, jak prowadzi dla kobiet, to też prosi o dziewczyny, żeby asystowały. I ja zobaczyłam, więc ja asystowałam i nagle wtedy zobaczyłam tą medytację podczas innego warsztatu kolejnego jako asystentka. Zobaczyłam je, jak one wyglądają, no bo jeśli miałam do tej pory tylko perspektywy ja w swojej zamkniętymi oczami, w swojej opasce, słysząc w tej fazie szaleństwa, po prostu, że jestem w buszu jakimś, nie? Bo ludzie wydają różne dźwięki, tu jeden krzyczy, tu jest kowycze, tu się śmieje, tu coś tam, no, tak jakby małpy, po prostu małpi gaj. I kiedy asystowałam, nagle zobaczyłam to też od drugiej strony. I później Vichy mnie namówiła, żebym zaczęła to prowadzić. Więc ja zaczęłam to prowadzić, to wtedy Warsaw Dance Department. Potem Monika Godzińska ściągnęła Vatayanę, taką nauczycielkę, która nas tego też nauczyła, takich, bo takich metod pracy z ciałem jest dużo takich. Więc przeszłam taki kurs trenera, więc mogę powiedzieć, że mam papiery na to po prostu. Już nie to, że się sama nauczyłam i doświadczyłam. Ale gdzieś dla mnie te medytacje w ruchu, w ogóle medytacja, bo jest rzeczywiście takim narzędziem, którego nikt mi nie może zabrać. Jest takie bliskie bardzo powiedzenie, że nikt ci nie może zabrać twojego oddechu. I oddech, to jak oddychamy, gdzie go mamy, czy go mamy tutaj w gardle, czy go mamy trochę niżej, a może go mamy totalnie w brzuchu, on jest w stanie nam bardzo, bardzo pomóc. Ja zresztą też zaczęłam to
te moje metody rozluźniania stosować z moimi klientami, bo bardzo często z nimi robię takie rozluźnienie. Czyli nie tylko pracownikami, też z klientami. Tak, no bo jeśli na przykład nagrywamy film i ja widzę, że ktoś jest spięty. No wiesz, jako dziennikarz, no to jeśli widzę, że napisał sobie zły tekst i zamierza go wygłosić, no to bardzo prosto mogę mu to opowiedzieć, że jednak sobie strzeli w kolano niż pomoże. No to nad tym możemy popracować, ale jak już widzę, że no jakby to jest jedna faza taka z rozumu i każdy pan prezes mnie posłucha, bo tutaj jesteśmy na poziomie rozumu, ale żeby przejść na poziom ciała, to jest dosyć trudne. I ja też mogę powiedzieć, wtedy mówię, że widzę, że jest duże napięcie, można to puścić, żeby to pooddychać, że można, wiesz, zamknąć oczy, pooddychać i to jak się popracuje trochę z ciałem, to wtedy jest zupełnie inny głos, zupełnie inne, ta osoba jest bardziej po prostu przekonująca. A wbrew pozorom osoby, które piastują bardzo wysokie stanowiska w organizacjach, są tak samo stremowane jak te, które nie mają żadnego doświadczenia z kamerą. I to nie jest tak, że mamy bardzo duże obycie z tym, czy nie. Zresztą, nie wiem, pierwszy kontakt z kamerą dla wielu osób, kiedy światło świeci w oczy, jest bardzo trudnym kontaktem i mało kto jest rozluźniony. Nie? To wymaga dużo godzin pracy i wprawy, żeby pozwolić sobie być sobą, a nie żeby się uruchamiały jakieś po prostu napięcia w nas. Więc tak, ja tak najbardziej to stosuję, bo to też jest, bo tak naprawdę to wystarczy, jeśli staniemy mocno na nogach, rozluźnimy biodra, kolana, zamkniemy oczy i zrobimy nawet takie z całego ciała na kilku wydechach, to natychmiast wracamy do ciała. To jest taki bardzo prosty sposób, żeby to się nazywa gibberish? Gibberish. Gibberish. Boże, ja wszystko źle czytam. To są takie tajemnicze w ogóle nazwy. Gibberish to jest taki język, którego nie ma. I to jest też taka bardzo fajna forma. Ekspresji. Na przykład dobrze jest to zastosować między też swoim partnerem. Na przykład można zamiast mu mówić ad personam atakować go niepotrzebnie. Można powiedzieć, że po prostu w ten sposób robimy. Ja to zresztą stosowałam często z moimi dziećmi. Ja z moim Marcinem jesteśmy w tym, że tak powiem, przeszkoleni, więc jak nasze dzieci coś robiły za dużo, a były małe i tam krzyczały czy coś, to my obydwoje zaczynaliśmy to robić, żeby spuścić to napięcie. Przy nich. I one wtedy już wiedziały, że i same też to robiły. Często w samochodzie z nimi też to robię, jak widzę, że jest za dużo tego, tak jak były mniejsze. Dzisiaj już są emocjonalnie bardziej ogarnialne samo przez siebie, ale takie małe dzieciaki, 5, 6, 7-letnie, to są po prostu małe. I mają ogromnie bardzo dużo emocji. Takie różne sposoby na to, żeby się powygłupiać i się wygłupiamy, robimy głupie miny. To jest naprawdę ogromne narzędzie. Jeśli jak to całym ciałem się wygłupiamy i robimy takie głupie miny, czy robimy językiem, którym to wyrażamy, bo możemy mówić coś do ciebie, mówię po prostu też można to robić. Dzieciakom jest łatwiej, bo są właśnie takie naturalne i takie prawdziwe w ogóle w tej swojej dziecięcości i chyba potem nam tego w ogóle brakuje, jakoś jesteśmy tacy spięci jeszcze na tym poziomie chyba, nie? Tak, tak. No myślę, że zostajemy tacy, wiesz, już jesteśmy tacy poważni, tacy po prostu wszyscy jacyś. Wykreowaliśmy się w końcu. Każdy znalazł swój styl. Jesteśmy poważnymi ludźmi. Wszyscy mamy jakieś tam dorobki, prawda? Więc jak to nagle tak wyskoczyć i tak robić? No tak jakoś nie bardzo, nie? No niepoważne. Niepoważne. To jest niepoważne. Ale to niepoważne, jeśli też się dotknie tego niepoważnego i umie się z tym pobawić, to w tym poważnym też jest się lepszym, nie? No bo tak naprawdę w naszym profesjonalnym życiu mamy tak ogromnie dużo niepewności, tak ogromnie dużo stresu, że jeśli korzystamy z tych technik i umiemy szybko sprowadzić się do ciała, no to tak jak nie jesteśmy w stanie przewidzieć stresu, tak jesteśmy w stanie wpłynąć na to, w jaki sposób zareagujemy, z którego miejsca zareagujemy. Czy to będzie to miejsce po prostu odwetu, albo obrazy, albo nie wiem co, jeszcze gorzej, jakiejś takiej formy, takiej reakcji, powiedziałabym, mocno niekonstruktywnej. No to jednak jeśli zakładam, że jesteśmy ludźmi, którzy mają ambicje być
dojrzałymi menadżerami czy liderami, nawet dla samego siebie, to warto mieć dostęp do tych metod, które pozwalają nam reagować właściwie, nie? Że gdzieś po prostu nie... Dużo się zyskuje, tak myślę. Takiego też spokoju, poza tym też takiej świadomości, że nie wszystko jest moje, tak? Czasami, nie wszystko muszę też tu i teraz. Czasem, bo to co jedynie mogę tu i teraz, to jest taka reakcja, to jest to, co na przykład przewagę nad nami mają zwierzęta, tak? Koty, psy. One po prostu reagują na to, co się dzieje tu i teraz. One nam nie mają do nas żalu za to, że zapomnieliśmy dać im jedzenia, czy nie martwią się przyszłością, że się zestarzą. No nie wiem, mój pies się do mnie gniewa czasami. Nie trzeba się do mnie z tej skrzyni. No tak, ale to jest chwila. On się boczy przez tak, jakiś moment, prawda, że mu było smutno. Ale on nie chowa długo urazy, a my jako ludzie jesteśmy w tym doskonali, żeby to tak popielęgnować, albo najlepiej tak schować, utrzymać i później wywalić to po prostu z głupia frant, że tam to się właśnie z tak zwanej grubej rury napęczniało, prawda? Ula, a powiedz mi, bo dużo różnych fajnych tematów u ciebie jest, dużo pasji też, nie tylko takich związanych z zawodem, który uprawiasz, z sukcesami zresztą. Bez czego ty byś nie mogła żyć? Bez czego? Hmm? Wiesz co, no jednak, wiesz co, tak jakbyś mi zapytała o to jednak pierwszą moją rolą jest rola mamy. I to też, wiesz, że jednak to, że jestem mamą, jest moją najważniejszą rolą. I w gruncie rzeczy właśnie moim dziewczynkom uważam, że to są moje największe nauczycielki. Dlatego, że ja dzięki nim zobaczyłam, jak bardzo ja... Wiesz, jak ta praca jest dla mnie tak ważna i ona jest dla mnie cały czas ważna, bo ona po prostu jest ważna, po prostu się przez to realizuje, ale jak ja zobaczyłam, Boże, jeśli ja nie znajdę w sobie spokoju, a one się uczą przez naśladowanie, to znaczy, że one będą takie same. I to był dla mnie pretekst, żeby... Bo ja wcześniej nie miałam takiej motywacji, że dla siebie. Tak jakby, że to tak jakby, wiesz, to nie było takie... Nie musiałaś być dla nikogo wzorem. Tak, a tutaj one, to, że to tutaj zadziałała we mnie po prostu taka odpowiedzialność i stwierdziłam, okej, czyli po prostu ja muszę zacząć od siebie. Jeśli chciałabym im coś dać, to ja muszę być najpierw szczęśliwa, to ja muszę najpierw znaleźć w sobie to wszystko, co chcę znaleźć, żeby nie opowiadać im, tak jak różni nasi rodzice z przeszłości, którzy sami nie znali angielskiego, mówili, żebyśmy się my tego angielskiego uczyli. Bo trzeba. Bo trzeba, bo wypada, bo się przyda. I wielu jest takich rodziców, którzy sami nie umieją, ale bardzo by chcieli, żeby to dziecko, żeby temu dziecku się udało. Nie? Takie trochę niespełnione ambicje, ale to faktycznie temat w ogóle rzeka, którym tak. Moglibyśmy jeszcze w ogóle bardzo, bardzo popłynąć. Bardzo ci dziękuję za tę inspirującą rozmowę. Myślę, że wielu naszych słuchaczy znajdzie w ogóle w tym coś dla siebie i mam nadzieję, że do kolejnego spotkania na kanwie, czy to prywatnej, czy to zawodowej, bo szalenie cię uwielbiam. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.